Wtorkowy serwis rozpoczynamy relacją z wystawy Słupscy Piekarze przedstawiającej historię lokalnych piekarni. Następnie przeniesiemy się do Ustki, by towarzyszyć nowym radnym przy odbiorze zaświadczeń potwierdzających ich wybór. Na zakończenie wizyta w siedzibie PO, w której gościli mecenas Anna Bogucka-Skowrońska i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. W Słupskiej Izbie Pamięci Słupszczan przy ulicy Rabina doktora Maxa Józefa otwarta została czasowa wystawa poświęcona pamięci słupskich piekarzy. Przedstawia ona losy okolicznych piekarni na przestrzeni ponad 100 lat, zarówno niemieckich przedwojennych, jak i tych, które istnieją do dnia dzisiejszego. Miałem dosyć sporo danych i to jest dosyć ciekawy zawód piekarzy i mało osób sobie zdaje z tego sprawę, że ten zawód jest tak naprawdę zawodem ginącym. Dlatego, że wybieramy dzisiaj pieczywo z marketu, z takich większych sklepów, które tak naprawdę nie ma zbytnio, nie ma nic wspólnego z tą sztuką, jaką jest piekarnictwo. I dlatego postanowiłem właśnie przybliżyć ten temat mieszkańcom Słupska, ponieważ tych piekarni było w Słupsku przed wojną 72, to jest bardzo dużo. Oczywiście 45 rok i wkroczenie Rosjan do Słupska spowodowało, że 30 z tych piekarni przestało istnieć, 15 zostało spalonych wraz z miastem, a reszta została rozszabrowana. Niemniej zostało 41 piekarni, a więc dosyć sporo. No niestety gospodarka państwa, różnego rodzaju domiary i traktowanie tych przedsiębiorców w sposób niewłaściwy przez państwo spowodowało, że tych piekarni w latach 80. już było tylko 17, a dzisiaj jest ich 10, a więc to obrazuje, jak mało zostało z tych zakładów, które były tak ważne, bo bywały takie lata i takie czasy, kiedy chleb był jedynym pożywieniem dla człowieka i ludzie zabiegali bardzo mocno, by go zdobyć. Bywało też, że człowiek zarabiał przez cały dzień pracy tylko jeden bochenek chleba, płacono mu chlebem. I ten chleb był bardzo ważny. Dzisiaj ten chleb trochę zszedł na drugi plan, jeśli chodzi o nasze żywienie, ale ja też tą wystawą chcę pokazać, że warto naprawdę do tej piekarni chodzić, kupować pieczywo do tych naszych regionalnych, bo ono jest zdrowsze, jest tańsze i przede wszystkim świeże, robione bez żadnych konserwantów i ja do tego bardzo namawiam. I ta wystawa też ma posłużyć, bo ona oczywiście nie jest zamknięta, ta wystawa będzie się tutaj ciągle rozwijała. Bo tą współpracę z tymi piekarzami, z tymi ludźmi, którzy kiedyś te piekarnie prowadzili, którzy te przedsiębiorstwa utrzymywali, chciałbym z nimi po prostu spotkać się z większością z nich, nawiązać kontakt i zebrać od nich te wszystkie pamiątki, informacje, bo o ile znam każdy szczegół na temat piekarni prowadzonych od 1850 roku do 1945 roku przedwojennych, mówię o przedwojennych piekarniach, to już jednak historie dotyczące piekarni z lat 45-90 naprawdę jest dosyć ciężko je znaleźć. Akurat miałem to szczęście, że natknąłem się na spisy takie inwentarzowe, spisy pana, który zajmował się BHP i dzięki tym informacjom sporo się dowiedziałem na temat piekarni w latach 45-46-47. Przy okazji mogłem się przekonać, kiedy robiłem opisy do tych piekarni, które tu są przedstawione, że wielu piekarzy, którzy dzisiaj prowadzą swoje piekarnie, nawet nie wiedzą, że ktoś był przed nimi, tak? Albo że oni uważają, że piekarnia została w 47 roku uruchomiona, a ja mam informacje, które pochodzą z pewnych księg Urzędu Skarbowego, że w 46 roku już tam ktoś urzędował w tym miejscu. Czasy, właśnie ten 45 rok to był bardzo ciężki rok, bo chleb był bardzo poszukiwanym produktem, nie było zbytnio co jeść, miasto przeżywało głód, nie było dostępu do zboża, niektóre piekarnie musiały zamykać się właśnie z tego względu, że nie miały surowców do robienia chleba. Zawód piekarza zdaje się wymierać, co potwierdzają bezlitosne statystyki. Z blisko 70 piekarni ostało się zaledwie 10, a i one z pewnym niepokojem patrzą w przyszłość. Wystawa potrwa 3 miesiące i cały czas uzupełniana jest o nowe eksponaty. Nowo wybrani radni miasta w Ustce odebrali dzisiaj zaświadczenia potwierdzające sprawowanie przez nich mandatu radnego. Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce Krystyna Szulc wręczyła świeżo upieczonym samorządowcom dokumenty w sali obrad ratusza. Dokładnie w tej samej, w której od początku kadencji przyjdzie im dyskutować i decydować o sprawach miasta. Dla niektórych rajców była to uroczystość wyjątkowa, bo w składzie Rady Miasta znaleźli się po raz pierwszy. Podział mandatów w Usteckiej Radzie jest bardzo ciekawy. Radnymi zostali Zbigniew Nowicki, Grzegorz Koski, Maria Czaplińska i Rajmund Sarna z Porozumienia Samorządowego, Barbara Podruczna-Mocarska, Anna Wańtuchowicz i Wiesław Banasiak z Komitetu Jacka Graczyka.
Paweł Basiński, Przemysław Nycz z KWW Lot Ustka i Ziemia Słupska. Platformę Obywatelską reprezentować będą Edyta Żebrowska, Krzysztof Korniluk i Adrianna Cerkowska-Markiewicz. Dwóch radnych PiS wybranych przez mieszkańców Ustki to Wojciech Wilczyński i Andrzej Bednarczyk, zaś Adam Brzuska to jedyny radny KWW Samorządność dla miasta Ustki. Po odebraniu zaświadczeń wyboru na radnych usteccy rajcy dowiedzieli się o terminie pierwszej sesji w nowym składzie. Ta odbędzie się w poniedziałek 1 grudnia o godzinie 10. Wówczas radni zostaną zaprzysiężeni. Wybiorą także spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. Od początku tygodnia sztaby kandydatów organizują debaty, spotkania z mieszkańcami i konferencje, na których przedstawiają swój program wyborczy. We wtorek w siedzibie Słupskiej Platformy Obywatelskiej poparcie Zbigniewowi Konwińskiemu okazali mecenas Anna Bogucka-Skowrońska i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Ja niestety żalam, muszę powiedzieć, że nie będę mógł głosować na pana Zbigniewa Konwińskiego, bo mieszkam w Gdańsku i wezmę udział w niedzielnym głosowaniu w Gdańsku. Ale przyjechałem tutaj z Gdańska, żeby powiedzieć, że pan Zbigniew Konwiński będzie dobrym prezydentem. Pani mecenas Bogucka-Skowrońska trafnie zwróciła uwagę na podział w środowisku postsolidarnościowym. Część PRL-owskich opozycjonistów skupiło się wokół Platformy Obywatelskiej, pozostali w tym obecni działacze NSZZ Solidarność aktywnie wspierają Prawo i Sprawiedliwość. Zbyszek korzenie wywodzi z Wielkiego Obozu Solidarności. Zbyszek chce ten obóz w Słupsku pogodzić, scalić. Chce współpracować ze wszystkimi. Może właśnie ze Słupska pójdzie wieść w Polskę. Ta prawdziwa, niezafałszowana. Ta od ludzi zakorzenionych w wartościach. Że tu ludzie Solidarności potrafią podać sobie ręce. Że tu ludzie Solidarności prowadzą dalszy ciąg w systemie tych samych wartości. A są to wartości związane z naszą cywilizacją. Kandydujący na prezydenta Słupska Zbigniew Konwiński nie ukrywa, że zależy mu na głosach poparcia wyborców PiS. Pozostaje tylko pytanie, czy głosujący w pierwszej turze na Roberta Kujawskiego słupszczanie poprą kandydata PO, czy zgodnie z sugestią prezesa Kaczyńskiego zignorują drugą turę wyborów.